55 milionów złotych unijnej dotacji otrzyma Chrzanów na budowę obwodnicy północno-wschodniej miasta. Będzie ona biegła od szpitala powiatowego nad ulicą Trzebińską wokół osiedla Północ aż do węzła Balińskiego. Dzięki jej powstaniu z części ruchu odciążone zostanie ścisłe centrum Chrzanowa. Koszt całości inwestycji szacowany jest na 85 milionów złotych. Niedawno nadeszła jednak informacja, że gmina otrzyma unijne dofinansowanie i dodatkowo pieniądze na pokrycie wkładu własnego, jaki musi być przygotowanych przez Unię zadaniach. Do budżetu miasta już wpłynęły 3 miliony złotych z województwa na ten cel. To pierwsza transza obiecanego miastu 50% pokrycia wkładu własnego do tej inwestycji. Dzięki wsparciu województwa, które w sumie ma przekazać 15 milionów złotych i 55 milionów złotych dotacji z Unii, gmina zapłaci za budowę obwodnicy tylko 15 milionów złotych z własnej kieszeni. W tym roku miasto chce ruszyć z pierwszym etapem budowy obwodnicy, czyli budową przejazdu pod torami kolejowymi, który połączy ulicę Sikorskiego i Zieloną. Przygotowujemy się w tej chwili do realizacji pierwszego etapu, czyli wiaduktu kolejowego. Na to będzie ogłaszany przetarg. Myślę, że to na pewno najpóźniej w miesiącu marcu. Rozpoczynamy realizację wiaduktu. Realizacja wiaduktu i całości będzie w tej samej procedurze, czyli procedurze 85 milionów. Sam wiadukt ma kosztować około 13-14 milionów złotych. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest na przyszły rok. W przypadku tego elementu obwodnicy gmina ma pozwolenie na budowę i wszelką dokumentację. Na zupełnie innej zasadzie ma powstawać kolejna część obwodnicy. Miasto chce ją realizować przy planie zaprojektuj i buduj. To oznacza, że większością spraw zajmie się wyłoniony w przetargu wykonawca. I to już ten, który wygra, przedstawi harmonogram realizacji, z tego będzie wynikało, kiedy i co projektuje, kiedy zdobywa poszczególne pozwolenia i kiedy coś realizuje, prawda? On w każdym razie w cyklu 3 lat od momentu podpisania umowy z nami będzie musiał zrealizować pozostałe całe zadania. Czy można liczyć, że tak około 4 lat od dnia dzisiejszego, najpóźniej, całe dzieło powinno być gotowe? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, cała obwodnica północno-wschodnia powinna być gotowa w 2013 roku i znacznie usprawnić ruch w mieście. Podobne będzie zadanie obwodnicy zachodniej, która pobiegnie od wiaduktu w Kroczymiechu do węzła Byczyńskiego przy autostradzie. Prace projektowe już trwają. To nie jest już nasze zadanie, to jest zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kiedyś określano około 20 milionów, to jest mniejszy zakres robót. Tam nie ma tego typu obiektów inżynieryjskich jak wiaduktu kolejowego i pozostałych mostów kolejowych, wiaduktu Estakady nad Trzebińską. Tu jest nie tylko trasa drogowa w naszym, ale jeszcze poważne obiekty inżynieryjskie. Gdyby budowa obwodnic poszła zgodnie z planem i udało się zrealizować inne drogowe projekty, to przez kilka lat kierowców jeżdżących po Chrzanowie czeka prawdziwy test na cierpliwość, bo miasto stanie się placem budowy. Efekt powinien jednak zrekompensować niedogodności.